Siemka ludziska, Stavros84, Geek PS3, wspólnie z Dziubkiem, nowy pomysł, zapoczątkowany przez niego, a temat recenzji to nasz pierwszy odcinek, mam nadzieję, że to będzie, nie będzie to ostatni. Pierwszy tematem recenzji nie będzie samo jako taka gra, ale bardziej YouTube i let's play i gameplaye, bo nie wiem czy z was, część z was wie, YouTube wypuściło, tu z boku mam laptopa z paroma informacjami, YouTube wypuściło nowy program do sprawdzania pozwoleń. Czekaj, ja przeczytam to. Serwis YouTube zmienił zasady publikowania nieobrobionych materiałów wideo z gier, ograniczając możliwość zarabiania na takich nagraniach. Oberwało się przede wszystkim osobom nagrywającym let's playe, ale let's playe, gameplay i te inne. O co chodzi? Content ID, czyli maszynka, która sprawdza po kolei wszystkie filmy, czy nie ma czegoś zakazanego w naszych filmach, w filmach, które ja, Piotrek czy inni więksi youtuberzy wysyłają na neta. Tu parę znalazłem, Tetra Ninja, ponad 350 wideo zostało usuniętych, można powiedzieć, z zarabiania. Rad Brad, jeden z większych youtuberów, jeśli chodzi o gameplaye. Każde wideo, które uploadował od 2010 roku, czyli praktycznie 3 lata już, ponad już, powoli zostają ściągane, zabierane od niego, tak to napisał. Tak więc no jest na pewno coś na rzeczy. A co jest na rzeczy? No czy to jest dobra polityka Google? Bo jak wiecie, Google zakupiło YouTube'a. Czy to jest dobra polityka? No nie do końca, bo na pewno znajdzie się Dailymotion albo inne strony, gdzie ludzie przerzucą się po prostu na gameplay, jeśli będą mogli zarabiać na nich, jeśli będą mogli czerpać z tego korzyści, bo tu głównie o to chodzi, o kasę chodzi. No niektórzy mogą być zdegustowani, po co to YouTube robi w ogóle, ale sądzę, że powodem tego może być PlayStation 4. A dlaczego? Dlaczegoż to? Ponieważ mamy możliwość przesyłania swojej rozgrywki na żywo. Powiecie tak, no ale póki co jest tylko Twitch i Ustream, ale mają dodać YouTube'a, tak więc dodając YouTube'a i możliwe, że zmienią na przykład ustawienia Twitcha, że nie będzie to usuwało się od razu, ale zostanie nam, weźmiemy, nagramy sobie na YouTube'a i każdy tak naprawdę posiadacz PlayStation 4, nie wiem jak to na Xboxie wygląda, bo nie posiadam, nie wnikałem w szczegóły, ale każdy posiadacz Play'a 4 mógłby zostać nowym youtuberem z let's playami, gameplayami i takimi innymi. A pewnie o to chodzi, o to może im chodzić, żeby ograniczyć właśnie wysyp takich kanałów i bardziej, żeby ci, co to już robią, tam widziałem parę komentarzy, najazdy na niektórych, że oni są zadowoleni. No tak, są zadowoleni, no bo tu nie chodzi tylko o konkurencję, ale o to, żeby ktoś nie robił złej renomy, bo na przykład jeden z drugim nie zrobią tego jak trzeba, wezmą tylko, wstawią swoją twarz, może nawet nie, albo na dzień dobry powiedzą, nazywam się Anto i Owanto, nazywam się Stavros84, Geek PS3, zapraszam do let's playa, 20 minut grania i 0 słowa ode mnie. Bo żeby uniknąć właśnie takich sytuacji, mogliby to zrobić. Ale parę film już napisało na swoich stronach, żeby zgłaszać się do nich, jeśli mamy jakiekolwiek właśnie problemy z prawami autorskimi, żeby do nich napisać i oni od razu, żeby złożyć skargę, powiedzmy, że to mamy własność do tego i możemy to publikować. Blizzard, Capcom, Codemaster, Ubisoft, czyli Assassin i Deep Silver już zaoferowały wsparcie dla youtuberów, których treści zostały zgłoszone jako te naruszające prawa autorskie. Czyli firmy też wiedzą, te co produkują te gry, wiedzą bardzo dobrze, że na ludziach takich jak ja czy inni youtuberzy, którzy robią let's playe, gameplaye i takie inne podobne rzeczy, mają kasę po prostu, bo załóżmy, ja zrobię filmik, na przykład nie będzie o Assassinie, zrobiłem puch, ktoś wcześniej o tym nie słyszał, ale ktoś tam do niego powiedział, weź obejrzyj sobie tu i tu, masz let's playa zrobionego nawet sam początek, albo omówienie samo. Albo może tak jak będzie przy tej serii, recenzja z Assassina, pach, obejrzyj sobie, może być ciekawe, sprawdzi i to jest kolejne zakupione, bo pamiętajmy, oni od używek też mają jakiś procent, niewielki, bo niewielki, ale jeśli ktoś nie kupi nowej, to z używki też oni coś dostają. Tak więc oni będą
na pewno chcieli, żeby jak, no nie wszystkie firmy oczywiście, bo niektórzy chcą, żeby to szło do nich, będą chcieli, żeby jednak było odblokowane. Jedno, co niestety jest takie troszkę przykre w tym, co robią, jeśli przez przypadek któryś z naszych filmików zostanie zablokowany, to wszystkie zarobione pieniądze z tego filmiku, które będą od danej chwili, czyli jeśli klikniecie na reklamę, a my z tego nic nie mamy, jest jako zablokowana, wtedy cała kasa niestety idzie do tej firmy. Dlaczego mówię niestety? Bo pomyślcie to by tak. Ja muszę to zagrać, ja muszę to nagrać, włożyć coś od siebie jednak mimo wszystko. Może nie, to nie jest dużo, co nie? Ta twarz nie za wiele za sobą przemawia, ale mimo wszystko no trzeba czasami w niektórych przypadkach obrobić filmik, może wrzucić jakieś intro, może te intra są tak nie dla ciekawskich. Wszystkie te intra, które się u mnie pojawiają i na kanale Hardkorowej Parki, to są naszą własnością, zakupioną. Tak więc o to nawet nie mają prawa się przyczepić. Nie teraz, Oliwciu. Tak więc... Co? Idź na dół, zaraz przyjdę. Dziękuję. Tak więc nie mogą się o to doczepić. Tak więc to też do niby nie zawiera, ale jednak tak o, komputer trzeba kupić, żeby to móc zrobić. Nie wszystko da rady na playu zrobić, nie wszystko da rady zrobić na laptopie, nawet na tym takim najsłabszym. Tak więc coś naszego wkładu też to jest. A widziałem jednego gościa, już teraz nie przypomnę, chociaż zaraz może znajdę... niestety to nie, moment, zaraz zobaczę, czy znajdę, bo był jeden gościu, który się wypowiadał na ten temat. No dobra, powiem to tak, zrobił filmik, Skyrim grał. Mówi, na tym na graniu w tę grę poświęcił 60-80 godzin. Mniej, a więcej. Że ściemnia, nawet niech będzie, no nie? Nie mówię, że tak nie jest, bo nie, to jest każdego prywatna sprawa. Niech będzie 1/10, czyli poświęcił od 6 do 8 godzin. Wziął później z tej części, posklejał najlepsze momenty, czyli włożył w to swoją pracę. Posklejał z tego 20 minut, włożył w to swój jeszcze komentarz, czyli całkiem już przerobione, i wrzucił to na YouTube'a i takie coś jest zablokowane. No to jest nie bardzo jednak moim zdaniem, no bo wkłada w swoją pracę. No ktoś musi zrobić, ktoś zrobił grę, ktoś powie, co nie, że gra nie jest jego. No tak, ale jakbyśmy tak podeszli, no to światło też nie jest nasze. Kupujemy, ale nie jest nasze. Kupiłeś grę, to jest twoja. I internet też nie jest twój. Ty dostajesz to od kogoś, kupujesz. Czyli kupujesz grę, czyli też nabywasz prawa do tej gry. Tak więc no, sądzę, że niektóre rzeczy jednak no troszkę przesadzają. Wydaje mi się, że to może być przez Playa właśnie 4. Jest parę, jak już mówiłem, firm, które się będą chcieli pomóc. Zobaczymy, jak wyjdzie dalej. A dlaczego niektóre firmy będą chciały nam pomóc jako producentom Let's Play? Z tego względu, że jeśli odejdziemy od ich produkcji, pójdziemy na te magiczne indie games, czyli gry niezależne, im to nie przeszkadza, że my ich reklamujemy, ich grę, ponieważ oni na tym zarabiają, to jest dla nich reklama. Tak więc obstawiam, że albo YouTube zmieni swoje podejście, albo wyjdzie Dailymotion lub inna stronka, gdzie będziemy mogli śmiało nagrywać, wrzucać i reklamować się i zarabiać na tym. Zapraszam do dyskusji, mam nadzieję, że się spodobało. Pierwszy odcinek, co sądzicie? Jakie jest wasze zdanie? Pozdrawiam.